Witajcie. Nadejszła ta wiekopomna chwila, kiedy zupełnie zaskakująco na liczniku subskrypcji pojawiła się liczba 4000 subskrybujących. Naprawdę jestem zaskoczony, że aż tak wiele osób jest w stanie nie tylko wytrzymać moje marudzenie o akwarystyce, ale jeszcze zasubskrybować kanał, aby narazić się na kolejną dawkę marudzenia. Ponieważ nie do końca wierzyłem, że to, co widzę, czyli ta cyferka 4000, to prawda, postanowiłem podzielić się moimi wątpliwościami z sąsiadką. Ale mnie nie wpuściła. Zwyzywała mnie tylko od zboczeńców i napomknęła o wezwaniu patrolu policji. Nie wiem, czemu tak zareagowała. Fakt, że w ekscytacji z powodu osiągniętego przeze mnie wyniku wybiegłem na klatkę w samych skarpetkach, no ale żeby tak od razu policję wzywać. Więc muszę wierzyć w to, co sam widzę. Skłamałbym, gdybym powiedział, że te wszystkie liczby mnie nie interesują i na nich mi nie zależy. Liczba subskrybujących jest idealnym wręcz wskaźnikiem zainteresowania i popularności kanału. Każdy z nas, mówię o tak zwanych akwarystycznych youtuberach, ma swoją własną koncepcję prowadzenia kanału i swoje własne cele do zrealizowania. Ale jestem przekonany, że każdy zerka jednak na ten magiczny wskaźnik popularności. Czasami dlatego, żeby stwierdzić, czy już jest najlepszy na YouTube, ale częściej, aby sprawdzić, czy jego pomysł na przekazanie informacji jest tym, czego oczekują inni ludzie. Cóż mam powiedzieć, cieszę się, że aż tak dużej grupie akwarystycznej społeczności podoba się sposób, w jaki prowadzę kanał i jakie filmy kręcę. Być może sposób prezentacji odbiega od wielu kanałów, ale nie zamierzam tego zmieniać. Pozostaje mi tylko podziękować wszystkim, którzy przyłożyli rękę, a nawet łapkę do takiego wyniku. Skoro już jeden sukces odniosłem, to postanowiłem iść za ciosem. Ze względu na to, że raczej nie piję alkoholu, postanowiłem świętować, zakupując butelkę Müller Milch i spróbować pomnożyć szczęście. Tak więc, na waszych oczach dokonam unboxingu tego oto pojemnika. I jeśli będzie to wygram 10 tysięcy euro, dzięki czemu wyjadę na bezludną wyspę bez dostępu do internetu.